Witajcie! W cyklu Raz Jazz, Raz Blues postanowiliśmy powrócić do wydarzeń i artystów, którzy gościli w Legnicy na przestrzeni minionych lat. Chodzi oczywiście o twórców poruszających się w ramach jazzu i bluesa. Na pierwszy ogień idzie nikt inny, a Bobby McFerrin, który ponad dekadę temu odwiedził nasze miasto i wykonał jeden z najlepszych koncertów w historii Legnicy. Koncert miał miejsce 13 maja 2010 roku podczas 41. edycji festiwalu Legnica Cantat. W tym roku Bobby McFerrin obchodził swoje 70. urodziny, a urodził się na Manhattanie w Nowym Jorku. Należy podkreślić, że Bobby McFerrin to wokalista jazzowy obdarzony 4-oktawową skalą głosu i jeden z najbardziej znanych na świecie innowatorów i improwizatorów wokalnych. Zdobywca 10 nagród Grammy, nazywany jednym z cudów światowej muzyki. To ostatni prawdziwy człowiek renesansu w świecie muzyki. Badacz wokalny, który łączy własne pomysły z jazzem, folkiem i muzyką świata. Muzyką churalną, a cappella i klasyczną. W swojej pracy artystycznej wykorzystuje motywy ludowe, zwłaszcza w zakresie kompozycji i sposobów emisji głosu. Elementem aranżacji jest u niego wydobywanie dźwięków o charakterze perkusyjnym poprzez uderzanie dłonią w klatkę piersiową. A teraz czas na wspomnienia naszych gości. Marcin Wawruk, dyrygent kameralnego zespołu muzyki północno-wschodniej i popołudniowej Proforma z Olsztyna, który wspólnie z McFerrinem wystąpił podczas koncertu, tak wspomina to niezwykłe wydarzenie. Poproszony o wspomnienie koncertu Bobby McFerrina w Legnicy w 2010 roku, czynię to z ogromną przyjemnością, bo wydaje mi się, że był to zarówno w historii konkursu Legnica Cantat, jak i w życiu muzycznym zespołu wokalnego Proforma, jak i w moim osobistym życiu jeden z najbardziej niezwykłych, wyjątkowych koncertów. I mimo, że zespół wokalny Proforma ma na koncie wiele muzycznych wyczynów, to z tym szczególnym koncertem nic się nie może równać. Była to nasza dotąd największa muzyczna przygoda i za przywilej udziału w tym koncercie jesteśmy niezmiernie wdzięczni zarówno opatrzności, jak i Legnickiemu Centrum Kultury. Część odpowiedzialności za ten koncert mogę wziąć na siebie, dlatego że parę lat wcześniej przed tym koncertem zostałem spytany w Legnickim Centrum Kultury, kogo radziłbym zaprosić na koncert towarzyszący Legnica Cantat, żeby tego już się nie dało przebić. Odpowiedziałem wtedy zupełnie odruchowo: weźcie Bobby McFerrina. Chociaż wydawało mi się to dosyć abstrakcyjne, bo równie dobrze mogłem powiedzieć: zaproście Michaela Jacksona czy kogoś takiego. Ale potem zupełnie niespodziewanie przyszło zaproszenie do udziału w tym koncercie. I było to dla mnie o tyle ważne, że twórczość Bobby McFerrina już od moich czasów studenckich inspirowała mnie i miała ogromny wpływ na kształtowanie mojego muzycznego kręgosłupa, ale także całą moją drogę w churalistyce. Także możliwość współpracy z moim muzycznym guru i bycia z nim razem na scenie była ogromnym darem od losu. Pamiętam pierwsze spotkanie z Bobbym na próbie, na jednej z prób przed koncertem, kiedy przyszedł, ćwiczyliśmy wtedy utwory przygotowywane na koncert. Usiadł z nami w środku kręgu, posłuchał przez chwilę i na jego twarzy rozkwitł promienny, szeroki uśmiech. Wtedy wiedzieliśmy, że zdaliśmy ten egzamin już wtedy i w zasadzie mogliśmy nie wychodzić na koncert. To było absolutnie niezwykłe uczucie. Sam koncert był również niezwykły z wielu względów. Po pierwsze, Bobby to jest światowy fenomen muzyczny.
może nawet nie tylko przez jego słynne ewolucje wokalne, ale dlatego, że na każdym z tych koncertów Bobby przekracza bariery, łamie konwenanse i podnosi muzyczną zabawę do rangi wysokiej sztuki. A przy tym jego kreacje często graniczą z mistycyzmem. Często to jest zupełnie niecodzienne odczucie i cała publiczność przenosi się w zupełnie inny wymiar. Coś, co jest bardzo szczególne dla koncertów Bobby'ego, o czym przekonaliśmy się właśnie w Legnicy, to jest to, że te koncerty są w pełni spontaniczne i nie są planowane. Oczywiście mieliśmy utwory przygotowane z partytur, bardzo szczegółowo, wnikliwie, natomiast stojąc przed wejściem na scenę, nie mieliśmy pojęcia, co się wydarzy na koncercie, nie znaliśmy nawet kolejności wykonywania utworów. I no, trzeba to zestawić z praktyką codzienną zespołów chóralnych czy orkiestrowych, gdzie każdy koncert jest bardzo precyzyjnie zaplanowany i każde odstępstwo od tego planu może się skończyć katastrofą na estradzie. Natomiast na tym koncercie zdarzyło się o wiele więcej, niż mogliśmy sobie wymarzyć, bo wykonywaliśmy nie tylko te utwory przygotowane z repertuaru płyty Vocabularies, ale w zasadzie braliśmy udział w tym koncercie przez cały czas, ponieważ Bobby zapraszał nas do wykonywania jego circle songs, jego improwizacji wielogłosowych, więc byliśmy cały czas zaskakiwani nowymi pomysłami Bobby'ego i trochę czuliśmy się jak dzieciaki wpuszczone do cukierni czy na jakieś zupełnie niezwykłe przyjęcie urodzinowe, gdzie co rusz pojawia się jakaś nowa atrakcja, nowe ciastko na stole i no, to jest zupełnie niesamowite uczucie. Taki trochę roller coaster, kolejka wysokogórska, gdzie za każdym rogiem czeka nowa atrakcja. Koncert ten oczywiście zmusił nas do dużego wysiłku, do swoistego wspięcia się na palce, bo musieliśmy spełnić światowe standardy, śpiewając z absolutną legendą wokalistyki i pracując z ekipą światowego formatu. Natomiast dzięki temu wydaje mi się, że uruchomiliśmy swój pełny potencjał. Nawet odkrywaliśmy rzeczy, których nie byliśmy w sobie świadomi. I koncert ten otworzył nam jakby zupełnie nowe drzwi, nowe okna w naszej działalności i zupełnie nowe ścieżki, którymi potem podążaliśmy. Pamiętam, że Roger Trees, kompozytor i dyrygent tego koncertu, który nas przygotowywał na warsztatach przed samym koncertem, wspomniał, że ten koncert zmieni wszystko, że po tym koncercie nic nie będzie już tak jak dawniej. I rzeczywiście to się całkowicie potwierdziło. Płyta Vocabularies, którą przygotowywaliśmy, jest również wyjątkowa w repertuarze i w dyskografii Bobby McFerrina, ponieważ w całości była pomyślana w takim idiomie chóralnym. Były to duże formy epickie, napisane z ogromną wyobraźnią, z ogromnym rozmachem i sięgały po bardzo różne środki artystyczne. Także poziom trudności tych utworów znacznie przekraczał taki standardowy zakres, z którym się można spotkać w normalnym repertuarze chóralnym, ponieważ
Oprócz samych trudności technicznych, takich jak bardzo skomplikowana polimetria i bardzo gęsta, wielopiętrowa, jak używanie bardzo różnych brzmień wokalnych, czasami zupełnie niestandardowych, po sięganie po rozmaite idiomy stylistyczne, bardzo odległe od siebie, od muzyki stricte churalnej, po muzykę etniczną, po muzykę rozrywkową, jazzową. I to wszystko ułożone w tak fantastyczny sposób, że cały czas mieliśmy niesamowitą frajdę. Te frajdę również mieliśmy współpracując z ekipą Bobiego, ze wspomnianym już Rogerem Trissem, kompozytorem, człowiekiem obdarzonym niezwykłą charyzmą i również niezwykłym poczuciem humoru. Przyjaźnimy się z nim do dzisiaj, współpracujemy. Pamiętam też niezwykłe wrażenie spotkania z dźwiękowcami, akustykami Bobiego, Danny i Rico. Dzięki nim znaleźliśmy się po raz pierwszy w akustycznym, muzycznym niebie. Jak mówiłem, koncert w Legnicy zmienił kompletnie drogę artystyczną moją i zespołu Proforma. Nic nie było takie jak dawniej. Dostaliśmy w prezencie technikę Circle Song, technikę improwizacji wielogłosowej, z której chętnie korzystamy zarówno na koncertach, jak i w tym, w jaki sposób konstruuję sam swoje aranże. Było coś jeszcze, ponieważ z Bobim kontynuowaliśmy współpracę przez parę lat, między innymi na koncertach z tym samym programem w Niemczech. Pamiętam taką rozmowę przed koncertem w Monachium w Filharmonii, kiedy gawędziliśmy sobie chwilkę i na koniec rozmowy Bobby powiedział "Take care and have fun", czyli trzymajcie się i bawcie się dobrze na koncercie. Wydaje mi się, że to jest jedno z najcelniejszych określeń muzykowania, z jakimi się zatknąłem. I z tym mottem staramy się pozostać w zespole Proforma. Trzymamy się go w zasadzie w każdym naszym artystycznym działaniu, tak aby zachować uważność i staranność, a jednocześnie mieć ogromną frajdę z naszego muzykowania. Do wspomnień udało nam się także namówić Amerykanina Rogera Trissa, dyrygenta i współtwórcę projektu. Hi everybody, my name is Roger Trees and I was the conductor and composer of the Vocabularies concert in 2010 at the Choral Festival in Legnica, and Marta asked me to share a few things about what I remember from that. Three things. First, when I walked into the rehearsal room the first day, Marcin Wawruk, the director of Proforma, the group that we worked with to produce this concert, they were already rehearsing even before we got there. And so that just gave us such a great head start, and those people were wonderful. It was the best group that I ever worked with on the tour. Wonderful, all wonderful singers. And the next thing was the concert itself. It like happened in the late afternoon, early evening, I think, and it started raining, and the people stayed anyway. They were so enthusiastic, and it just gave us so much energy on stage. I think that was one of the most energetic concerts we had. And then the last thing was the most joyful thing. The day after the concert, I did a Circle Song workshop in this room, in this big room. Okay, this was, you know, an auditorium-sized room with a completely flat floor, and it was filled with probably 1,000 people
packed in like sardines, doing circle songs together. I had to stand in the middle on a chair and just kind of twist around to everybody. But that was a great time. A skoro Roger Tris wspomniał o swoich warsztatach wokalnych, posłuchajmy także Gosi Dancewicz, która opiekowała się tym projektem. Z tego, co sobie przypominam, uczestnicy warsztatów ustawieni byli w takim dużym, zamkniętym kole. Roger Tris rzucał pierwszy temat i potem ten temat był podchwytywany przez kolejną wyznaczoną przez niego osobę i rozwijany do takiego momentu, w którym nie wyznaczył następnej osoby z koła, która musiała pociągnąć daną frazę. Całość wyglądała bardzo spontanicznie, ponieważ przede wszystkim były to warsztaty wokalnej improwizacji, więc oprócz tego, że rozwijały technikę wokalną, to też uczyły improwizacji i pracy w grupie. I Circle Songs polegało przede wszystkim według mnie na tym, że ta melodia ciągle wracała do tej samej osoby, ale już w bardzo zmienionym kształcie. Znaczy jedna osoba podawała melodię, jakiś temat, kolejna ją rozwijała i tak cały czas, i tak trwało to, proszę Państwa, w cudownym, improwizowanym, wokalnym kole dosyć długo, spontanicznie i było to naprawdę fascynujące przeżycie. A tak po koncercie w Legnicy napisała na łamach magazynu Jazz Forum dziennikarka Asia Pieczykolan. Niczym kameleon wcielał się Bobby w coraz to inne postaci. Raz był rdzennym Afrykańczykiem, za chwilę pijanym bluesmenem, jeszcze później cyborgiem, samochodem, wodą. Potrafi zaśpiewać wszystko, a jego geniusz tkwi w tym, że już po kilku pierwszych dźwiękach wiemy, że to właśnie on. Kto nie miał jeszcze okazji słyszeć Bobby'ego McFerrina na żywo, koniecznie musi wybrać się na jego koncert. Jego występy mają moc terapeutyczną. On cię hipnotyzuje, a po koncercie wychodzisz jakby lepszym, szczęśliwszym. To była spora dawka genialnych wspomnień sprzed dekady. Dziękujemy naszym artystom za to, że zechcieli się nimi podzielić. Zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego cyklu Raz Jazz, Raz Blues.